Jesteśmy oczywiście na placu Mickiewicza. Z nami są chłopaki z programu Druga Twarz. Jak macie na imię? Arek. Krystian. Powiedzcie mi, chłopaki, skąd taka styluwa? O co chodzi? Czy to jest taki wasz jakby wygląd na co dzień? Powiedzmy, że to taka nietypowa dość estetyka. Raczej staram się nie wtapiać w tłum, raczej nie zdzierać kompletnych zestawów z manekinów z Bershki czy coś w tym deseń, także... Czyli jesteście, po prostu chcecie być oryginalni? No tak, w sensie na tym to polega, tak samo jak, nie wiem, bycie punkiem, wyróżnianie się z tłumu, po prostu szykanowanie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, tak samo jak ktoś wygląda na co dzień, wszyscy są tak samo społecznie, wyglądają identycznie, prawda? Jaka jest wasza rola w programie Druga Twarz? Mamy się wypowiedzieć na temat kolegi, który właśnie przeszedł metamorfozę z Marcinem Tyszką. No i mamy się wypowiedzieć na temat, jak wygląda, czy się nam podoba, czy image pasuje taki, jaki jest w tym momencie, czy wcześniej wyglądał może lepiej. No myślimy, że chyba lepiej wygląda wcześniej, jeśli chodzi o nas. No to cóż, powodzenia w programie. Czy już wszystko jest nagrane, cały odcinek? Znaczy, no jeszcze czekają na naszą, że tak powiem, opinię. Prawdopodobnie dezaprobatę, no ale... Okay. No, nieprawdopodobnie tylko na pewno. Dzięki wielkie, chłopaki. Dzisiaj z nami Karolina Gilon oraz Marcin Tyszka, znani większości z was zapewne z programu Top Model. Powiedzcie mi, moi drodzy, co dzisiaj robicie w Andrychowie? A dzisiaj nagrywamy program Druga Twarz, kolejny sezon. Mamy bohaterów stąd, na których dokonaliśmy metamorfozy. W związku z tym przyjechaliśmy przeprowadzić sondę, zobaczyć, jak się podoba mieszkańcom to, jak wyglądają teraz, zmienieni przez nas. A jak wam podoba się Andrychów? Uj, to ciężkie pytanie. Troszkę tu jest pusto i troszkę tu jest szaro, delikatnie bym powiedział. Ale jest sporo pięknych budynków, które wymagają, myślę, ostrej renowacji. Tak, dokładnie. Tobie sobie było naprawdę okej, gdyby troszeczkę tutaj nad nim popracować. I rzeczywiście brakuje trochę kolorowych ludzi. Dodać koloru tu trzeba. Nasz operator jest bardzo kolorowy, tak, jak widzicie. Tak, ja właśnie widzę, ty nadrabiasz butami. Tak, ale niestety to są jedyne akcenty kolorystyczne, które tutaj spotkaliśmy. Dziękujemy bardzo. I powiedzcie mi jeszcze, skąd tak wielka popularność takich programów jak Druga Twarz? Myślę, że ludzie uwielbiają oglądać w telewizji historie różnych osób, które mieszkają w tym kraju i też myślę, że się z nimi przez to identyfikują i może gdzieś tam po cichu marzą o tym, że też by tak chcieli, też by chcieli takiej zmiany, a jeśli oni o tym nie marzą, to przynajmniej lubią poobserwować te przemiany, tak mi się wydaje, nie wiem, ciężko powiedzieć, trzeba widzów spytać. Tak, a poza tym program Druga Twarz daje szansę takiej totalnej przemiany, sprawdzenia się, na co zazwyczaj ludzie nie mają pieniędzy po prostu, bo to nie tylko pieniądze, ale też trzeba mieć dojścia do dobrych lekarzy, do dobrych stylistów, żeby w ogóle móc poeksperymentować z tym wizerunkiem. Do nas przychodzą co prawda bardzo szaleni bohaterowie, którzy już sami się tak przerobili, że aż nie wiedzą, co zrobić, żeby wrócić do normalnego życia. Im w tym pomagamy, ale jak się okazuje, już po powrocie do tej normalniejszej stylizacji, nie wszyscy są zadowoleni. Niektórzy wolą być jednak bardzo takim kolorowym ptakiem. Tak jak tutaj bohaterowie z Andrychowa, którzy jak przyszli do nas, to naprawdę... Ja latający po całym świecie, pracujący w modzie, no nie widziałem takich kolorowych ludzi, a oni żyją w Andrychowie. Tak. I chcą żyć. I tego bronią tak. bardzo tego bronią i dalej chcą być tacy, jacy byli przed metamorfozą, ale myślę, że się dobrze bawili z nami. No dobrze, i ostatnie pytanie, Marcin, tak bardziej do ciebie. Jak ubierają się ludzie w Polsce? W Polsce coraz lepiej. Rzeczywiście widać, że to młode pokolenie ogląda zachodnią prasę, gdzieś tam nadąża za trendami. Zresztą sieciówki też pomagają, żeby bardzo tanio kupić sobie fajne ubrania. No tutaj jednak jest bardzo szaro. Szaro i smutno. A dlaczego? Można by dać trochę koloru, od razu byłoby milej. Tak, bo to nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o taką odwagę, której mi się wydaje, że w małych miastach ludziom brakuje, po prostu. Dobrze, kończymy, jesteście bardzo zapracowani, pewnie biegniecie teraz szybko na pociąg. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. I zapraszamy po raz kolejny do Andrychowa. No, dziękujemy. Może. Na pewno wpadnie. Ale latem, jak będą już jakieś liście na drzewach, tak. Myślę, że wtedy jest większy urok takich małych miast, na pewno.